Agnieszka, pierwszy raz dzisiaj krowy wygania, trzeba je odgrąć. A no trzeba. Jak będę brykać? Kto mi to pomoże teraz? Wy mi będziecie musieli pomóc tu paść. A jak trzeba będzie, to i pomożemy. No to dobrze, choć w tylu. No paść się, aż się krowa przestraszyła. No. Szczęść Boże, Zosiu. A daj Boże. Jak ci się pasi ta krowa? A wiesz co, Michałowo, jak na pierwszy raz, to bardzo się dobrze pasi. Ani nie bryko, ani nic. Jaka piękna krowa, jakie ma wielkie wenie, na pewno fest mleczno. Wiosny pasę, bydełecko prasę, jak przygonię do dom, napoję go wodą, jak przygonię do dom, napoję go wodą. Zośko, zmyj ta skrót te uroki, bo ta Michałowa to złe ślepia, no. Co ty godasz? Jeszcze się zostanie. Jak się moje ludzie lęcił za syna, dziwowa, jakie piękne. Za niedługo zdechło. O matko boską, no Boga. Tfu, żeby pani... Zmyj tak. Ale wiesz co? Ja jak polegnała, to ja dość dobrze wodą święconą chyba zdaliłam. To może się nic nie stanie. A co ty se tu dziewasz? Zyjęła tam babki chłopu, bo to tak jeździ po darokowa. No patrz. Ty se to wzięła, a ja nic. No, myślę tak, bo nie pierwszy raz, a ja wiem co będzie robić, a jak będzie brykać, nie utrzymą, to nie ze mnie wzięła. No. Nudzi mi się tutaj tak. To zaśpiewajmy. No to chodźcie, bo co zaśpiewajmy. No. Pognała wałki na Bukowinę, wzięła ze sobą skrzypki jedyne i grała, śpiewała i te swoje siwe wałki pasała. I grała, śpiewała i te swoje siwe wałki pasała. Pasła je, pasła, aż pogubiła. Cóż ja jeszcze i chodzi, i płacze, że ja swoje siwe wołki zobaczę. I chodzi, i płacze, gdzie ja swoje siwe wołki zobaczę. Helka, ty se tak tu ze mną śpiewasz? Co? Popatrz się, twoje krowy w potoku wodę piją. Ja ty już grubę mogę, ja chcę się z kocą. Albo ci zdynie. O! A to ja chyba ty już pogonię, bo już słonko zachodzi. Chłopczyska, może byście mi pomogli ta teraz zagnać? A pomożemy. No to dobrze, to pomóżcie mi. Oj, smalujesz te nogi, smalujesz, będzie cię bola. Oj, bola, tak myśmy robiły, no ale dopóki krzacza to się robi. Ja też tak myślę, bo tak jeszcze się wczoraj robiło. Ale my się dzisiaj narobiły, naprawdę my się narobiły. Stajenie my wyrzędowały, krowy popasione. No jeszcze by godzić na wieczór odbyć, a i masło by robić, a i sprzątać by. Gdzie ta Maryśka jest? Maryśka! Chodź ta, podłogi trzeba na niedzielę szurować, a chłopaki to gdzie kuleć? Łoni to dziś się budzą, ale stale mogą robotę. No to widzisz. Oni co się tam taci i dziadkowi przywozi pomagają robić. Wiecie co? Ale dobrze, że no jako mysza nie blazła. Śmietanę my zapomniały nakryć.
No to dobrze. A wiesz co? Ja jak byłam mała, to dziadek mi tak opowiadał, że rozpośli duch tłuma. I tak se go dają, posiadali se koło okna tam na ławce, a mieli tym kurce starotka. I siodce tam na zopiecku. I tak słuchał tym zaparowek, się nic nie odzywał. Chodźmy tu, Hecia, utrzymasz maśniczkę. Ta, a oni się tak gadają, gadają i tak gadają. Dziadek tak mówią. Kumie, głowy łyżę, nie masz ani mleka, ani masła, ani sera, a tu ci się na futryna na łoknie masło robić. Tak ci wyłali, a on tak gada. To prawda, Jaśku, ty wiesz co, 4 krowy mam. I nie mleka nie zjem, ani masła, ani nic. Bo jak pójdzie Tesla wydoić i postawić to mleko, to za te 2 godziny jak pójdziesz, to jak paciochę włożysz do mleka, tak się ciągnie to mleko, jak wysoko tylko do żadne ręce zbliża. I nie zjem. A ten parowek tak słucha i tak gada gospodarzu. To bym jakoś czarownica robi. Ale to się wszystko da naprawić, tylko mnie posłuchajcie. No i mówi ten gospodarz tu mówi, to powiedz mi, co to zrobić? No to on gada. Wiecie co? Mietłę postawimy w stajni, tam położymy, gdzieś w kącie, żeby była pod ręką na podrędziu. Ja się schowam tam, a wy se ty stańcie za węgłem dziennym. I jak ją złapiemy, będziecie widzieć, że się wszystko naprawi. I tak zrobili. Pochowali się, pochowali. Przyszła północ, a ona przychodzi, ta czarownica. Tak rozczochrano i ze skopcem prosto pod krowę. A oni ten parobek złapał ją za plecy i ten gospodarz doleciał. I trzymają ją tak. No ale co zrobię, nie wiedzą kto. A boją się, bo parowek mówi tak. Gospodarzu, żebyście uważali, żeby ona na was nie wjechała, bo to ponoć szkodzi. No to gospodarz się nic ani o mnie wytrąca, nic, ale ona się prosi. Puśćcie mnie i puśćcie mnie. Ale myślą, puścimy ją. I mówią mi. Jak nam to wszystko naprawisz, jak nie będziesz nam tak robić na deskę, to cię puścimy. A ona potem mówi tak, nikomu już nie będę robić, ani wam, ani nikomu. I puścili ją, oni się przeglądają, a to sąsiadka przyszła i tak na deskę robi. No. A wiecie co, babko? Moja babka tu godali, że jak była taka silna czarownica, to miała w domu powróz i potrafiła z tego powroza mleko dojść. Oj, były takie, były. Ja też tak słyszałam, że były takie. O tym, że ludzie krowy mleko gubiły, to nie jeden godał. W jednej chałupie to tak mleka było mało, że na okonicach się robiło. Masło na oknie? No masło na oknie. A jakoś baba chodziła naokoło chałupy, i zbierała zioła przed wschodem słońca, a u niej w ogrodzie koło chałupy pełno gumułek wisiało i się suszyło. A miała 4 syra, a inny głodował.